Siemano, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam was w kolejnym odcinku z Gothica numer 16. Wiecie co? O, skoczył ładnie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Tej historii musi być jednak... Właściwie chyba muszę iść do tej kopalni, jak mi się coś wydaje. Ale postaram się czegoś nauczyć. Albo pójdę na razie do nowego obozu? Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Pamiętam, że w obozie całkiem sporo było różnych dupereli pod tytułem idź tu, idź tam i zabić potwora. Właśnie. Dziwne buzerstwo się dzieje na bagnach. Nowi wyznawcy do bractwa, handlarz sielan, tropiciel pod tamą, zbieracz choracy. Zobaczmy, co jest granem. Muszę się przespać chyba z tego, co widzę, bo jest postać totalnie padnięta. Ale wiem, na razie trzeba przespać się. Ostatnio słyszałem motyw, że nie można zdobyć w żaden sposób zbroi takiej jak Mastorus, czy też zbroi jakiejś innej, właśnie tego typu. No to ja wam powiem, że można. Nie powiem jak, ale można. Zobaczycie to w dalszej części programu, o tak powiem. Tam istnieje, tu idzie. A nie, tam pójdziemy. Zobaczmy, co te dwa lewaki z nowego obozu nas potrafią nauczyć. Byłek, myślę, że trochę mam. ...456, może mi wystarczy. Jak nie, to ich zabiję. Chodź, cierwojadek, chodź. Kurczę, jestem tak blisko starej kopalni, ale nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze chwilę dalej. Czemu się chcę tego nauczyć, bo... jeśli idę. Jeśli pamiętacie, tutaj wszystko można sprzedać. A powinienem się tego szybciej nauczyć niż przed 10 levelem, tak mi się wydaje przynajmniej. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Nie. Czego jeszcze możesz mnie... Wielu rzeczy, ale głupie, wprawny, pokaż, w każdym... O, 100. Na co powinienem zwracać uwagę, zdzierając skórę z gadów? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Myślę, że od tej pory poradzisz już sobie ze skórowaniem gadów. Pokaż mi, jak zdobyć pazury upolowanej zwierzyny. Prawdę mówiąc, to dziecinnie proste. Trzeba tylko znać odpowiednią metodę. Wygnij pazury do przodu, nigdy do tyłu i pod żadnym pozorem nie próbuj ich wyciągać. Najlepiej pozyskiwać pazury jaszczurów. Od tej pory będziesz wiedział, które zwierzęta dostarczają dobrych pazurów. A ściąganie futerek, czytam, nie mogę rozkminić. Jak mogę zdobyć skóry upolowanej zwierzyny? Zaczynaj skórowanie od zadu, przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. Jak mogę zdobyć kły upolowanej zwierzyny? Przede wszystkim musisz uważać, żeby kły nie popękały podczas wyciągania. W tym celu wbij nóż w pobliżu środka zęba i delikatnie go podważaj. Warto zabierać kły wilków, cieniostworów i zębaczy. To wszystko. Umiemy wszystko, dosłownie wszystko. Zaraz to wykorzystamy w boju. O, zaraz level up. Czy ja mam gdzieś 11 punktów, spoko. Tylko tutaj był chyba... ścierwojak pewnie się zrespił. Ale zaraz wreszcie to wykorzystam. Jupi. Aż sobie zapiszę.
co? Jak się bawić, to się bawić, no. Myślę, że dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy, tak patrzę, na 40 minut się zapatruję, więc myślę, że to może tak być. Dlatego też będzie tak trochę... chodzenie. Nic się nie zrespiło. Nic. Ozioło. Orkowe. Ale jest filczek. Nawet dwa. Jo, będziemy się widzieć. Fajna ta zbroja. Futro, kły, piękny, piękny. No, trochę mi zadaje jednak. Ale dobrze, że go usłyszałem. Dobrze, wracajmy. Idziemy jeszcze dalej. Wyczyścimy sobie drogę do starej kopalni. I myślę, że w międzyczasie możemy wbić ten level up. A co? O, tu są pirate szczury. Kolejny exp. $4,500 do wbicia. Spoko. Takim tempem to ja będę miał co level, ten co odcinek level. Pan, piwo, talerz, miksturka. Tu ktoś obozowisko miał, ale chyba się wyniósł. Psianka. Orkowe ziele. O. Kolega. Staje 50 ekspa. A czy ścierwojad nam daje coś dodatkowego, czy to mięso? Mięso. Kolejne dwa kretoszczury na górze. Chodzę, nie wiem, czy to będzie stary kopalni, serio. Hej, gdzie uciekłeś? A czy chwiopijca? Chwiopijca, pamiętam, że powinien dać tam jeszcze jakiś kieł czy coś. O ty, zębacz. Chyba mu nie dam rady jeszcze. Tak mi się przynajmniej wydaje. A tu jest wejście do... No, a tamten co, nie chce mnie atakować? Spoko. Powiedzmy, że jeszcze go będę chciał zatrzymać. No wiecie, no 120 expa to jest... Nie, trzeba patrzeć. Myślę, że jak skończymy misję w kopalni, to też będziemy mieli trochę więcej tego expa. Dobra, idę do tej kopalni. Już jestem tak blisko, to czemu by nie? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, a to więcej. Ale hardcore, wszystko na hita. Tam są chyba jakieś gobliny czy coś. Mówiliście, Darek, eksploruj, eksploruj, to ja eksploruję. Tam jest trup. Ale sobie teraz zapiszę, bo z topielcami jeszcze nie walczyłem. I nie jestem przekonany, czy mam takie szanse, jak mi się wydaje. Ale mam nadzieję, że tak. Bo to może być dosyć ciekawe wyzwanie, taki topielec. Och, tak. Dobrze, są tu dwa, ale tu mi się po lewo powinien być jeden. O, jest jeden. Zaraz zobaczymy, czy ja sobie w ogóle z nim poradzę. Jeśli sobie poradzę z topielcem jedną sztuką. Dam radę.
Ale gnida. Ile? 120 expa? Czy 170 to jest? Skóra to pielca, pazury to pielca. Czyli tamtych też za długę. Może powinienem je wybawić, czy coś, ale... O, tu jeszcze tu są. I gobliny. Zobaczymy, co z tych... O, pazury, super. To idę zabić tamte dwa gobliny, co są. Tu coś jest? Nie. Nie wejdźmy. Oj! Tego się nie spodziewałem. Tu jest za dużo. Shit, to jest na pewno za dużo. Nie płyną za mną. Jest za dużo, ale poczekajcie, bo się cztery cofają. Jakby te zaatakować. Kolejne dwa się cofnęły. Myślę, że mogę to zrobić. Schowaj tego grzyba. Czemu wyrzuciłeś grzyba, chamie? Uciekaj, Łosiu, uciekaj. Nie, no to pielec mi expa zakosił. Głupi to pielec. Widzicie? On zabija je. No dobra, ale daję te 100 parę expa. Zaraz zobaczymy, co tutaj. Aha, czyli gobliny nic nie dają. Ale kij z gwoździem też można sprzedać. Chodź, jeszcze ty jeden zostałeś. Tam jeszcze jakieś zostały te gobliny? Tu na pewno powinien być jeszcze jeden topielec. Czy go zatupły? Mara goblinów zatupa topielca. Tego się nie spodziewałem. Jeszcze są trzy. Tu jest dwa i tam jest jeden. To jeszcze pójdziemy tego zabić. A co? Spugował. Mam cię. Aż sobie zaraz save'a strzelę, bo... Nawet nie wiedziałem, że tu może być tyle goblinów. Czego one tak strzegły? Napój, pogrzebacz, drewniana łyżka. Chcecie mi powiedzieć, że tu nic nie było? Taka walka i tu nic nie było? Tam są jeszcze cztery gobliny, ale ja sobie teraz save'a strzelę, serio, bo...
Będzie warto. Zobaczycie, te 120 expa za każdego goblina było warto. Szkoda, nie mogłem teraz dystansowo ich z brzegu wszystkich załatwić, wiecie o tym, ale jestem lama i nie używam łuków. No nie rób tego. Dobra, mamy cię. Teraz tylko wystarczy się przekonać na tych trzech tamte gobliny wyduc. Przecież ja naprawdę wbiję dzisiaj level. Jak pójdę do kopalni, to już na 100%. Tam pod mostem, pod pozostałym pamiętam się było. No te też mi dały po 120, ale mają zarezerwowane mecze, które są kurczę droższe. I jest głupie. Tak mi się wydaje, że coś było pod tym wodospadem. Dobrze pamiętam? O ja, dobrze pamiętam. Co to jest? Jakiś zwój? Napój i skrzynia, którą mogę otworzyć od tak. Co to jest? Uzdrowienie. Wodospad mnie nie zawiódł. Lajcik. To był podwójny wodospad. Albo po prostu miało być tak zrobione, że wiecie, że to ma wyglądać tylko jak podwójny wodospad. Czy ja jestem blisko starego, tego, nie starego, a nie... Chociaż może? Kolejne 200 expa, spoko. I teraz mam dylemat. Czy iść do tej starej kopalni? Na pewno wiem, że trzeba zapisać. Bez zapisu się dzisiaj nie ruszam, żeby nie było tak jak wczoraj w tej sytuacji z... To znaczy w ostatnim odcinku z tej sytuacji z... tym padniętym zapisem. Znaczy padniętym... Ćwokiem, który zmusił mnie do tego, żeby wczytać. Czy jeszcze jeden powinien być? A nie, jest. Teraz to ja mogę siekać wszystko po kolei. Czekajcie, teraz się zastanawiam, czy ja tam tą jaskinię odwiedziłem, co była. Bo już ogłupiałem. Przepraszam. Chyba odwiedziłem. Tak? Czy nie? Ale tu i tak nic nie ma. Dobra, mniejszy z tym. Idziemy do starej kopalni. Co będzie, to będzie. Niech się... Jak to było... A te wyczyściłem? Nie, tak. To będzie, zawsze mogę wrócić na szybko. Dużo mi brak? 1500 to jest nic praktycznie, to jest 30 potworów po 50 expa, tak? Więc nie pamiętam ile dawały te gnidy, które będziemy teraz zabijać, ale mam nadzieję, że są na 2-3 hity. Wydzielinę umiem wydobywać, więc to jest dobre, ale trochę mnie niepokoi to, że muszę znaleźć gniazdo pełzaczy, królową pełzaczy. Bo no to może okazać się bardzo zgubne dla mnie. Ale mniejsza z tym, idziemy. Idziemy na pełnej parze zobaczyć, co się będzie działo.
Obstawiam, że będę musiał expić dużo, 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 żeby wszystko nadrobić. Wchodzimy do tej zakichanej kopalni. A co? Okej, okay, mamy cię. O, proszę, 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 niech się zadzieje coś fajnego. To znaczy, mam nadzieję, że te pełzacze nie są takie silne, jakby mogło się wydawać. Teraz sobie save'a strzelę. Bo ich jest więcej, bo zbliżamy drugi. Do zobaczenia. Okej, okay, ty ode mnie nic nie chcesz. Ja tu chcę poszukać gniazda pełzacz. Ale zanim to zrobię... Mogę coś... Zobaczymy, mam tu wszystko, czego... Drugi. Masz 50 bryłek? Żartujesz sobie ze mnie? Bo ile te 25? Dobra, reszty nie potrzebuję, 225 muszę znaleźć rzeczy. Mrok północ ci mogę sprzedać. Niech ochrzęszcza, stali ci nie sprzedaję, wiem co sprzedaję. Mam tych pałek pełno, przecież zarcewiały miecz, niewykończony miecz, to też mogę? 240, kurde, za dużo. Amunelet muszę włączyć w ogóle. Okej, dobra, jeden niech stracę. Strażnik świątynny, to z tobą nie chcę na razie gadać. Dobrze. Piekielniki, proszę bardzo. Ja ich nie zebrałem ostatnio? Może nie zebrałem. Bo ich tu całkiem sporo jest. Klucze, ziele. Jeszcze jeden piekielnik. Proszę, jeszcze jeden. Krucze ziele, czyli coś, co ja bardzo cennego, znaczy coś, co ja często używam. Ja tylko mogę powiedzieć tak, ja tu muszę być bardzo ostrożny, bo jak ja lubię spadać z tych wszystkich miejsc, to naprawdę może być niefajne. Dobrze, tu mogę iść. Tu muszę tylko z drabinki zejść. O, to trzeba pamiętać. I zapiszemy sobie zaraz na dole. Zejdziemy na sam dół, po to tylko, żeby zobaczyć, czy strażnicy będą chcieli nam pomóc w zabijaniu tych pełzaczy. Z tym już gadaliśmy. Potrzebne mi jest jakieś pozwolenie od niego? Możesz skoczyć pić. Za Gomez! Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzacze. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Wiem, gdzie jest koło zębate. Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty. W którymś z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz. Dobra. Nie ma sprawy. Rozejrzyj się trochę. Nie sprawiaj żadnej. Ale jeszcze... Za Gomeza! Alberta wyhandlujemy. Może masz... Jasne! Bryłki. Oprócz bryłek nie masz nic ciekawego, stary. Ty wygrywasz P. Wiem, głupio robię. Ser. Szynka 12? Pieczone 8, to już jest coś. Skrzydła.
No, skrzydeł nie strzelałem do tej pory. Chyba za dużo, bo on tak dużo nie ma. Ale zobaczymy, do ilu dojdzie. To mu zostawię tyle. Okej. Okay. Niech będzie. Wiedziałem, że zrobię save'a. To zrobię save'a, żeby dla bezpieczeństwa, jakby mi się coś strzeliło do głowy, żeby skoczyć na sam dół. Ale... Czekajcie, tu nie było żadnych szybów. To nie mój problem. Tu jest jakieś szyby. Może oni będą chcieli mi pomóc. Pomóżcie mi, ja jestem taki... Co możesz mi powiedzieć? Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. Niech... Chyba nie chcesz mi pomóc. Walić to, idziemy zobaczyć, czy damy radę pełzaczowi. O ty, w życiu ich jest trzy. To się... Myślę. Pomóżcie, a nie stoicie, pytały. Jeszcze zabili mi pełzacza. Zawsze to samo. Nie to, że nie chcę waszej pomocy. Oczywiście chcę waszą pomoc, ale pełzacze są mocne. Chyba sobie daruję. Ciebie zabili? Nie jest powiedziane, że muszę zbierać tę wydzielinę, ale... W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Ale gdzie jesteście w dół? To się... To nie... Już widzę tam na dole, że jest... Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Gdzie jesteście? Chyba tu. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Tu to ja będę musiał miksami jak nic zasuwać. Nie wiem, czy tam nie będzie koła zębatego. Bo i tak na razie tylko mam straty. Zgadłem, że tu jest koło zębaty? Nie! Co za dziadostwo? Mówiłem, że tak zrobię. To czysty... Ale może dobrze się tak stało. Bo ja pójdę od razu tam do tych dwóch zębat... Do tych dwóch. A to był czysty przypadek, że tak się skoczyło. Bo on źle stanął. Już wiem, że ci nie chcą mnie pomóc. Ale za to mogę sobie... Nie powinieneś, pozbierać. Od razu wie... Jakbym wiedział, że to są takie dziadyki... I tak łatwo tutaj stracić życie skacząc. To bym wpisał cheat... Good. Naprawdę. Tylko potem go ciężko wyłączyć ze względu na to, że no co, wezmę walkę i co. Z tobą nie chcę gadać. Wiedziałem, że będziesz mi wypowiadał, że tutaj nie wolno wchodzić, ale ja już widziałem, że tu jest szyb i tam jest maszyna jakaś i dwa pełzacze. Zwolnij. Czyż chodzę na dół od razu? Nie. Teraz by się łuk przydał. Nie kwestionuję tego w ogóle. Są dwa na pewno. Jeden przy drabinie od razu. Ojeja, oby się udało. Ja jeszcze zjem coś, żeby się udało, żeby było więcej HP.
Bo one chciał, nie chciał, mają walnięcie. Nie. Trzy są. Cholera. Trzy są. Proszę, wychodź. Dałem radę, ja pierdykam. Tego się nie spodziewałem. Nie zabiłem żadnego pełzacza. Byłem przekonany, że to są dwa, ale widzę, że... O! God damn it! Co to za krótka drabina była? Tylko są dwie? Już jednej nie mogli usunąć? Krwawie, I'm bleeding! Nic nie pomogłeś, dziadzie! Aż sobie save'a strzelę, naprawdę. Już byłem przekonany, że będę musiał wczytywać i je jakoś zabijać. Pamiętajcie, muszę kupić łuk! I strzały! Strzały, dobra, żartuję. O, w życiu! Nie spodziewałem się tego. Żeby walczyć z pełzaczami, to sorry Korkalom, ale ja nie wiem, czy ja muszę mieć 15 level, 16, ale więcej. Pewnie masz rację. Od razu wiedziałem, że będę... Bo to jest za mało. Ja się jeszcze nie nadaję do tego pani. Za Gomeza! Mam koło zębate. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. O nie. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Rozejrzyj się, nie spraw. Ja na razie jestem zbyt słaby. Wychodzę stąd. Jak sobie jako tako radzę w świecie zewnętrznym, to w kopalni powiem wam, że jestem totalnie do bani. Idę ekspić. To mi najlepiej wychodziło. Mam nadzieję, że tylko jeszcze nie ma nocy, bo w nocy ciężej, wiecie, potwory wyjrzeć i jakieś tam inne rzeczy. Byłbym okradł tego dziadka, ale tego strażnika, który pilnuje skrzynki, ale sobie na razie daruję. Wychodzimy. No widzieliście, kilka razy mnie zaatakowały i... Muszę ten amulet na ogień wrzucić, żeby działał. I to do startego do nowego obozu, zobaczyć co się dzieje. Ale zanim wyjdę... Gdzie te miksy są? Trochę HP się zrobiło. O, proszę bardzo. To ja lubię. No, powiem wam, że ja tego w życiu się nie spodziewałem, że te pełzacze będą takie silne. Czyli muszę jeszcze wbić przynajmniej 3-4 levele. Wbiję 10. Nabiję sobie 10 level. Dobra, 10, 11. Mam 21 punktów umiejętności, co jest na duży plus. O, powiem wam, że no hardcore. Tego naprawdę się nie spodziewałem. Dużo mi 9 brakuje? 700. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Dobra, idziemy do starej kopalni. Jak wcisnę K. Bez cheatów. Nic się nie dzieje, ale szkoda. Dobra, idziemy do obozu. Narobić trochę smrodu. Nie wiem. Tak z zawinkla wyglądam, ale nic nie widzę. Okej, okay. I pójdziemy do myśliwego się nauczyć. On tam coś jeszcze nam proponował, żebyśmy się mogli nauczyć. Ten jeden nam też coś proponował. Strzelanie z łuku czy coś. Ale tam naprawdę było dużo tego wszystkiego. Nawet się nie spodziewałem, że tam tyle tego jest.
Czekajcie, czy to jest tamto zejście, co jest most, spoko. O, jest ścierwojad, kolejny 50 expa. Albo pójdziemy do myśliwego się nauczyć czegoś. A co? Bo ten jeden chciał się nam pokazać skradanie i coś tam jeszcze, ale o, tu jest jeszcze chyba goblin, tak? Dobrze widzę? Dobrze widzę. Z pałką, z mieczem. A tam nic nie ma czasem? Nie ma, ale są... zioła. Tam potem po krwiopijców zejdziemy, tam jeszcze szczurki były z tego, co pamiętam, bo zostawiłem tutaj jeszcze jedna, jest jaszczurka. Skoczyłbym, ale za wysoko. Teraz już nawet taka wysokość jest dla mnie za wysoko, super. Wilk się nie zrespił jakiś? Aidan, nie pal tego tyle! Zaszkodzi ci tylko! Jak to nic się nie chcesz mnie nauczyć, ale... A może on po prostu umiał to, co tamci? Spoko. Czyli zaoszczędziłem kolejne punkty. No dobra, no jeśli zaoszczędziłem kolejne punkty, to... mnie to gra. Czy tu jakieś są... Nie ma żadnego goblina. Czyli to tamte były. Zaraz będzie level up, zaraz będzie level up, ja to wam udowodnię. Zaraz będzie dziewiąty. Trochę tu tego jest. Jeszcze jedna tylko się oburzyło na mnie. Jeszcze trzech. Trzeci tam gdzieś. On nie leci do mnie. Spoko. Kolejne skrzydła. Tych skrzydeł naprawdę mam bardzo dużo. A już rozumiem, o co chodziło z tym przejściem tutaj i tym jaszczurłem. Tam jeszcze pójdziemy. Nie wiem, co tam znajdziemy, ale tam pójdziemy. Szkoda, że jest tylko jeden jaszczurek. O, nawet na hita poleciał. Musiał się wziąć. Okej, safe. Czyli dobrze mówiąc, tak myślę, że jestem bliżej dziewiątego niż dalej. Zostało mi jeszcze... O, jeszcze zostały mi z dwa potwory takie lepsze do zabicia i będzie level up. Co się stało? Jak ja mam to naprawić? O. Wiecie co? Właśnie mi się zminimalizował obraz. Się zastanawiam, czy pod wodą też czasem były jakieś przedmioty. Okej, są. Jest, będzie level up. Gdzie one uciekły? Czy ja wszedłem właśnie na ziemię orków? Wiem, że level up. Nie, raczej to nie się. Za dużo różnych innych stworów. Ale trzeba mieć się na baczności. No. W razie gdyby to jednak były ziemie orków. Nie wiem. Wyglądają złowrogo. Dobra. Zabijmy jeszcze te cztery ścierwojady. Zabijmy jeszcze te cztery ścierwa.
Fajnie, że tu tyle potworów jest. To mnie się podoba. I wrócimy na ścieżkę do nowego obozu. Spokojnie, w nowym obozie wydaje mi się, że też będą chcieli, żebyśmy... O, jeszcze tu są krwiopijca. Jeden, drugi. Trzeci. Trzeci się zbija. Aha, tutaj zjał. I tu jest co to? Co pielec? Darek, bez skaleczenia, że tak powiem, wyszedłem z opresji. Popłyniemy jeszcze tędy, pójdziemy na wprost. Tam jest jaskinia, tam widzę bandytów jakiś, ale dobra, nie idziemy na razie do nich, bo może oni się do misji przydadzą, czy nie. Jak z czasem stoję. No już powinienem zakończyć, chciał, nie chciał, ale... Powinienem zrobić stop klatkę. Bo już trwa ponad... No 40 minut chyba odcinek trwa, bo zacząłem 20 albo 25, bo nie pamiętam. Dobra. Te szczurki powinny powiedzieć mi wszystko. Że kończymy odcinek. Tylko jeszcze dojdę gdzieś w jakieś bezpieczne miejsce, w razie czego. Przed bramę. A co? Lubię tak zostawiać postać przed bramą, to już chyba zauważyliście. Nie wiem, czy się boję, że mnie ktoś będzie chciał zabić, czy coś. 16 odcinek trochę dłuższy, ale myślę, że dwa levele chyba pierdolę w dzisiejszym odcinku, co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie Dim2 i pa pa! Widzimy się już niebawem.